Dzień dobry, nazywam się Monika Dąbrowska, pracuję w AMG Spółdzielni w firmie pośrednictwa finansowego. Od samego początku staramy się wspierać naszych klientów, między innymi dzieląc się z nim wiedzą na temat produktów finansowych. Dzisiaj porozmawiamy na temat kredytów hipotecznych. Jest ze mną Magdalena Ruzikowska, nasza ekspertka z AMG. Cześć Magdo. Witam serdecznie, cześć Monika. Cześć Magda. Ostatnio dużo w mediach słyszy się na temat tak zwanych wakacji kredytowych. Czy możesz powiedzieć, czym one są? Monika, wakacje kredytowe to nic innego jak po prostu możliwość zawieszenia spłaty posiadanego przez nas kredytu. Taka forma już była udostępniona przez niektóre banki przed pojawieniem się koronawirusa, jednak nowością stało się to, że w związku z zapowiedzią Związku Banków Polskich wakacje są umożliwione prawie teraz w większości banków, tak? Często są one w rozszerzonym zakresie w porównaniu do tego, co było w standardzie. Czy we wszystkich bankach wygląda to tak samo? Nie. W każdym banku wygląda to trochę inaczej. Banki wyszły z propozycją, część banków zaproponowało nam zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej na okres 3 miesięcy, a część banków również zaproponowała nam zawieszenie raty kapitałowej na okres 6 miesięcy. Zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej wiąże się nam z tym, że kapitał zatrzymuje się spłata, a odsetki są dopisywane. Czyli po okresie tych wakacji kredytowych bank przyśle nam nowy harmonogram, w którym będziemy mieli wyższą ratę z uwagi na to, że będziemy mieli większą kwotę kapitału do zapłacenia. Jeżeli chodzi o ratę kapitałowo-odsetkową, tak, która będziemy spłacać, czyli w tym momencie zawieszamy do spłaty nasz kapitał, czyli po prostu spłata kapitału nam się zawiesza. I teraz banki też mają dwie możliwości, jeśli chodzi o rozłożenie tego. Banki proponują nam wydłużenie okresu kredytowania o okres wakacji kredytowych lub proponują nam bez możliwości wydłużenia, czyli okres kredytowania pozostaje taki sam, ale kwota kredytu, musimy ją rozłożyć na ten sam okres kredytowania, czyli wyższą kwotę, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, w harmonogramie otrzymamy nową wysokość raty do zapłacenia. Rozumiem. A samo procesowanie wakacji kredytowych w banku jest płatne? Procesowanie, takie zmiany warunków, bank nie powinien pobierać nam za to opłaty. Jest to, nie wiąże się dla klienta z żadnymi kosztami, ani z żadną prowizją tutaj dodatkową. Nic z tych kwestii nie powinno tutaj mieć miejsca. A na jaki okres możemy wziąć takie wakacje kredytowe? Banki wyszły teraz z propozycją taką, że proponują od 3 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytowych. A czy gdybyśmy chcieli na przykład wziąć na 3 miesiące, nasz bank dopuszcza na 6, ale my się decydujemy na 3, bo stwierdzimy, że nam to wystarczy. Po 3 miesiącach okazuje się, że jednak potrzebujemy dłuższego okresu wakacji kredytowych. Czy myślisz, że wówczas możemy ponownie złożyć taką prośbę? Nie zostało to jednoznacznie zakomunikowane przez banki, co w takim przypadku. Część banków wyszła z propozycją zawieszenia na 3 miesiące kapitału i odsetek lub na 6 miesięcy samego kapitału. Jest to ważna decyzja, więc warto ją przeanalizować, zanim złożymy wniosek w banku. I tutaj oczywiście zachęcam do kontaktu ze swoim ekspertem w celu wyjaśnienia wątpliwości. Czy trzeba spełnić jakieś warunki, żeby takie wakacje kredytowe otrzymać? Część banków tutaj zaznacza, że możliwość skorzystania z wakacji kredytowych jest tylko i wyłącznie dla takich osób, które terminowo spłacają swój kredyt i na dzień takiego złożenia takiej dyspozycji nie mają żadnych zaległości na kredycie. A jak wygląda taka procedura? Tobie tutaj ostatniej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, banki wyszły nam naprzeciw w taki sposób, że nie ma konieczności, żeby Państwo udawali się do placówek bankowych. Wystarczy skontaktować się z bankiem za pomocą infolinii, skorzystać z aplikacji telefonicznej w
bankowej, albo po prostu wejść na stronę banku, gdzie są formularze czy instrukcje, jak zawiesić możliwość spłaty kredytu. Dziękuję Ci bardzo, Magda. Dziękuję również, Monika.